List otwarty do rządu. W imieniu wszystkich poważnie traktujących swój zawód jasnowidzów, wróżów, wróżek i innych ezoteryków, zwracam się do rządu z żądaniem wprowadzenia tarczy ochronnej dla naszej zagrożonej branży. Z powodu tak wielu nieprzewidzianych sytuacji i nieprzewidywalności rządu, branża jasnowidzów stanęła nad przepaścią. Mimo wszystko staramy się iść naprzód. Tragiczną sytuację nie tylko wywołuje znana wszystkim zaraza, ale także postępowanie rządu, który zabawia się w przewidywanie obostrzeń bezmerytorycznego, podpartego wieloma latami doświadczeń przygotowania do przewidywania nawet tak małych zdarzeń, jak choćby to, że po deszczu zawsze musi być w końcu pogoda, a po okresie zimy może nastąpić wiosna. Rząd w niecny sposób Podbiera nam wizje i przepowiednie, tak jak podbierał tajemnice kabaretu komikom i kobareciarzom, doprowadzając ich branży do skrajnego załamania. Wielu satyryków cierpi z powodu niemożliwości wymyślenia czegoś bardziej śmiesznego niż Krystyn Pawłowicz albo wzrost Jarosława K. Wielu z nas, znanych jasnowidzów, zaczęło podejmować kroki i publikować wizje i przepowiednie, które na szczęście są jeszcze przez rząd uznawane za absurdalne. Jeden taki przedstawiciel z naszej branży średnio siedem razy w tygodniu zrzuca w swych wizjach bomby atomowe na świat i stoi już na progu załamania nerwowego, bo wizje te są aktem rozpaczy, wywołanym ciągłymi zarzutami, że to co Jasnowic mówi, to dawno już Morawiecki bredził. Bomby nie spadają. Klienci odwracają się, nie wierzą i nie płacą. A jak bomby spadną, to klienci też nie zapłacą. Tym samym widać jak na dłoni w jakim podszasku znalazł się uwznany Jasnowic, który ponoć jest wcieleniem obsowieckiego Jedynie, co ratuje go przed głodem to pewnego rodzaju bazar na YouTube i kupowanie swoich własnych przepowiedni z 70 fałszywych własnych kąt. Jego wiarygodność sięgnęła dna dwa tygodnie temu. Teraz zaczęły się już poważne odwierty. Rozpaczliwe owe działania, odwierty zwróciły uwagę organizacji zajmującej się ochroną jądra Ziemi. Inny znany w branży Jasnowic, pan. Jacenty Krzysztofski, poszukujący zwłok ludzi zamordowanych, zaczął masowo otrzymywać reklamacje od rozczarowanych rodzin. Pomimo iż w jego wizjach pojawiają się narzędzia mordu, pojawiają się winni, zwłoki i tak oznaczane są jako ofiary COVID i chorób współistniejących. W jednym z ostatnich przypadków nie, mógł, nie pomógł nawet fakt, że znalezione zwłoki nie miały głowy. Lekarze stwierdzili, że ofiara straciła głowę bezobjawowo. Obecnie znany Jasnowic zastanawia się nad przebranżowieniem i zostaniem tokarzem, aby móc w najbliższym czasie wytoczyć komuś proces. Nie widzi jednak, że jeszcze ani kiedy to nastąpi, ani komu wytoczy proces, ani czy wytoczy. To będzie mógł widzieć dopiero, jak odbędzie praktyki przy tokarce, a ostatnia takowa została wywieziona do Szpitala Narodowego i toczą się dyskusje, czy ma zostać przerobiona na maseczki. Moja serdeczna znajoma, wróżka Perswazja, straciła przez obostrzenia dar komunikacji. Wróżka Idylla dostała depresji i żyje w piwnicy ze znanym jasnowidzem Makaronem. Z bliskich mi znajomych jedynie wróżka Pedofilia radzi sobie dobrze, wróżąc na prywatnych baletach Don Stanislao. Podobno dobrze radzi sobie również wróżka Zmora Wiecka ale to są podobno tylko i wyłącznie plotki. Nasza branża, kluczowa dla państwa i jego uporządkowanego funkcjonowania, umiera powolną śmiercią. Żądamy tarczy kryzysowej natychmiast. Jesteśmy gotowi na debatę w najbliższym, nieprzewidywalnym terminie. Nie wiemy, czy nam odpowiecie, ale nie gra to już żadnej roli. Prosimy o pomoc, podpisano branża jasnowidzów, wróżek i ezoteryków. Data nieprzewidziana. Dziękuję.